Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film, oto w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest 6:47, niedziela, 6 listopada 2022 i w ten listopadowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał, oto z tej wody. Czyli nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać w moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Na dzisiaj zaplanowałem sobie połowić nowymi przyponami, które związałem, czyli Roni Rig oraz Multi Rig oraz na fluokarbonie, czyli Kombi Multi Rig. A przynęty będą pop-upy zbalansujące na Roni Ringu. I tak jak mówię, przynęty będą pop-upy zbalansujące oto na tych dwóch przyponach, czyli Multi Rig oraz Roni Rig. I tak to będzie leciało. A jak przypon wygląda zrobiony w moim wykonaniu. Zobaczcie to w warunkach domowych. Więc drodzy Państwo, przygotowałem cztery przypony. Dwa na Roni Rig z sztuczną kukurydzą, na plecionce z otuliną. Obydwa, większy haczyk, mniejszy, czyli kukurydza podwójna przy Roni Rigu, na dwóch przyponach na plecionce w otulinie oraz do kulek zbalansowanych, jak widzicie, to jest Multi Rig, haczyk mniejszy, większy, śrubka wkrętka, aby wkręcić dokładnie przynętę. I tak prezentuje się zestaw na fluokarbonie łączony oraz bezpośrednio Multi Rig na plecionce. Ładnie zapina się ryba na Multi Rigu, w razie zacięcia cofa się, napręża się i cofa się. Przypon, kulka odchodzi do tyłu, jak widzicie w przypadku pierwszym, jak i drugim. Obraca się i wtedy ściąga się, zobaczcie, do tyłu, odchodzi w pysku kulka do tyłu, zapina się i to jest zestaw Multi Rig na fluokarbonie. Bardzo chwytny, polecam do pop-upów oraz do zbalansowanych kulek. Zobaczymy zaraz pracę w wodzie tych czterech zestawów, oczywiście dwa zrobione Roni, dwa Multi. Jeden zestaw na dwie wędki będę wędkował, jeden pójdzie na Roni, drugi na Multi i dwa zapasowe, które będę bezpośrednio dipował. I drodzy Państwo, jak widzicie, kulki jakieś fajniejsze, lepsze, jak to się mówi, do tego dipy odpowiednie. I jak widzicie, jedna przynęta w wodzie, druga od razu dipowana. Idealnie czeka na zastosowanie w wodzie, więc dlatego cztery przypony, dwa dipowane oraz dwa do wykorzystania. I teraz, drodzy Państwo, zobaczymy, jak te przypony przygotowane od razu z przynętą, czy to sztuczną, czy zbalansowaną, jak to będzie prezentowało się w wodzie przy naszych przyponach. Przypon pierwszy ładnie to wygląda, zobaczcie, odpowiednio stoi, ładnie ułożyło się i tak to wygląda. Ok,
Ok, myślę, że będzie dobrze. To jest przypon pierwszy z podwójną mniejszą kukurydzą. Teraz weźmiemy duży z dużą kukurydzą podwójną. I tak to wygląda. Letko unosi hak. Odpowiednio dotyka dna. Zobaczcie, fajnie, fajnie. Fajna prezentacja. Zobaczcie sami. Dla mnie prezentacja jest odpowiednia. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Więc jeszcze jakiś do tego dip i myślę, że na któryś z tych zestawów coś się skusi. A czy coś będzie, zobaczycie to z mojej dzisiejszej zasiadki, czyli Roni Rig ze sztuczną kukurydzą. Teraz zobaczymy Multi Rig z balansowaną przynętą. Ok, ładnie stoi. Mam nadzieję, że będzie odpowiednio. Ok, haczyk leży, przynęta delikatnie balansuje nad hakiem. To jest zestaw pierwszy. I teraz kulka druga w tej pozycji. Ok, dobrze będzie. Drodzy Państwo, będzie dobrze. Tu balansuje i wygląda to fajnie. Ściągniemy delikatnie przynętę w dół. I teraz, o, ok, teraz jest dobrze. Ok, myślę, że będzie odpowiednio. Ok, jedna, tak jak i druga. Ok, więc będę wykorzystywał obydwa te przypony przy balansujących oraz kukurydzy. Więc to wszystko, co teraz Wam pokazałem, tak to mniej więcej będzie, drodzy Państwo, wyglądać. Więc miejmy nadzieję, że będzie w pytkę. Więc taki ładny Lesio, nic dodać, nic ująć, drugi, nie chciałem moczyć podbieraka na takie ryby i pierwszy leszcz, po prostu za żyłkę go pociągnąłem, spiął się, nie chcę brudzić podbieraka, no i drugi jest i tak to mniej więcej wygląda. Nie inaczej. Więc oddajemy mu wolność. Baja. I czekamy na jakiegoś karpia. Drodzy Państwo, nic nie skubię. Słabo z braniami, czyli dwa leszcze. Z tym, że jeden tylko nagrał się, jak widzieliście. No i dwa brania niezacięte. Nie wcięło się. Pojechało do góry, no ale puściło na dół, nie zapięło się, no i na cztery brania dwa leszczyki, jeszcze ani jednego karpia, no, ale dopóki przynęta w wodzie mam okazję coś złowić, więc dalej wędkujemy na popapy Roni Rig oraz
multi rig, ale czy jakiś karp będzie, zobaczymy, więc bądźmy w dobrej nadziei, czekamy, czekamy, jak to mówię, kto czeka, ten się w końcu doczeka. Wędkuje do 15, jest na tą chwilę godzina 9:21, to jeszcze kilka godzin na wędkowaniu, no i zobaczymy, czy wyczekam tego karpika z tej wody, a czy będzie karp, zobaczycie to sami, więc odpoczywam, wędkuję i jest w pte. No i jest w końcu wyczekany taki 57 cm pełnołuski, z czego bardzo się cieszę. Zestaw na Roni Rig, nie inaczej. I jedno ziarko podwójne kukurydzy, czyli podwójną kukurydzę małą na Roni Rigu. Pełnołuski więc wyczekany, więc wracamy mu wolność. I po tych dwóch leszczach w końcu pierwszy karpik. Cieszę się, bo nic nie bierze, a usypiałem. Ryba w dobrej kondycji wraca. I najważniejsze, że jest godzina 11:38, to jeszcze ze 4 godzinki wędkowania i może jeszcze coś się chyci. Drugi maluszek, naprawdę bardzo mały karpik, ale jest, więc słonko wyszło. Drugi mniejszy Roni Rig. Oczywiście kukurydza mała, podwójna na włosie. Jest kolejny, taki 62, fajny, nie inaczej, więc czyściutki na Roni Rig, nie inaczej. Ok, ten już największy dzisiaj, więc 62 cm pełnołuski wraca. Cieszę się, drodzy Państwo, jak dojdzie godzina 12:37, 2 godziny i będziemy musieli zawijać się, bo jest mecz Korony, która gra na wyjeździe z Lechem Poznań i oby jakiś dobry wynik dali. I tak minie mi dzisiejsza niedziela, czyli wędkowanie, 3 nieduże karpie, ten najładniejszy, a później po południu mecz. Więc drodzy Państwo, czas zakończyć ten dzisiejszy nierówny pojedynek. Brało to, co pokazałem na filmie. W sumie 2 leszczyki, 3 karpiki, Roni Rig i przynęta pływająca. Czyli na jednym zestawie kukurydza, na drugim pop-up i tak to leciało. Więc tak mówię, zimna woda, to i tak, że coś się chyciło, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy. Letnią porą, jak będzie bardziej ryba aktywna, będę sprawdzał przynęty, zanęty oraz przypony. No i tak chciałem zobaczyć, co na te zawiązane, jak to trzyma, co jak. Ryby się ładnie zapięły, trzymały. Może to nie jakieś olbrzymy, ale 2 pełnołuskie takie już fajne. No i tak to leciało. Więc drodzy Państwo, subskrybujcie mój kanał, dzwoneczek, tak aby śledzić mnie na bieżąco. Następny film prawdopodobnie będzie z nad rzeki Czarnej Nidy. Łowienie na żywczyki za Okoniem, za Zębatym, za Garbusem. Tak aby zobaczyć, czy coś na tej Nidzie jeszcze jest. Więc następny film, tak jak mówię, z nad Czarnej Nidy. I to będzie już taki film dłuższy, jak to się mówi, tak jak za dawnych czasów. A
co uda się złowić, zobaczycie. Więc czekajcie na kolejny mój film, a na razie Wam dziękuję, że jesteście ze mną na dobre i złe. Jedziemy na Kielce. Cześć.